Dzień dobry moi drodzy, witam i wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Jest już prawie godzina 18 we Wrocławiu. Ciągle jeszcze fajna pogoda, choć już chłodno. Stąd też ja też cieplej ubrany. Jesteście moi drodzy? Gdzie ja jestem? Już zagadnie ktoś? Nie wiem, czy ktoś zgadnie, gdzie ja jestem. Moi drodzy, ja jestem na wieży ratuszowej. Tam katedra Marii Magdaleny, kościół protestancki, tam w tle Ostrów Tumski. Tutaj nikt nie wchodzi, bo to jest muzeum miejskie, strefa zakazana. A my tu jesteśmy dzisiaj, mówię my, bo jest razem ze mną pan Tadeusz Nestorowicz, albo ja jestem z panem Tadeuszem Nestorowiczem. Pan Tadeusz Nestorowicz co niedzielę o 12 wygrywa hejnał naszego miasta. Tam Białorusini walczą o wolną Białoruś pod pręgierzem, jak co niedzielę. A taki jest właśnie landscape naszego kochanego Wrocławia. Kościół Bożego Ciała, Doroty. Oczywiście w tle Ślędza. Taki jest Wrocław. Piękne miasto. Kocham to miasto. Myślę, że nie tylko ja kocham to miasto. Dzisiaj, moi drodzy, walczymy o Unię Europejską. Walczymy o wartości, walczymy o zasady, walczymy o prawo. Dziękuję tym wszystkim, którzy byli na Placu Solnym. My chcielibyśmy, aby o 18 godzinie, właśnie w kierunku zachodnim, tym, który jest przede mną, popłynął hymn Unii Europejskiej, Oda do Radości. Stąd tutaj moja dzisiaj obecność i pana Tadeusza. Chcemy przypomnieć, że Unia Europejska to nie tylko i wyłącznie projekt społeczny, to nie tylko i wyłącznie projekt właśnie gospodarczy, nie tylko projekt ekonomiczny. Mówiłem wam dzisiaj o tym, ponad 500 projektów za czasu naszego członkostwa w Unii Europejskiej mógł zrealizować Wrocław dzięki środkom europejskim na kwotę blisko 3 miliardów złotych. Jeżeli dołożymy do tego pieniądze, które dostały podmioty prywatne, przedsiębiorcy, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, to jest prawie 20 miliardów. Ale nie o pieniądze chodzi. Dzisiaj chodzi o zasady, chodzi o wartości, chodzi o praworządność. Chodzi o to, abyśmy nie kwestionowali rzeczy, które nam dają bezpieczeństwo, które są dla nas ważne. Także pozdrawiamy dzisiaj z wrocławskiego ratusza całą Polskę. To, że te nasze miasta się tak pięknie zmieniają, to jest kościół, bazylika mniejsza, kościół Świętej Elżbiety Węgierskiej, w którym odnawiamy organy. Wiele, wiele miejsc bym wam pokazał w tym mieście, które zadziało się właśnie dzięki tym środkom. Chcielibyśmy, aby Polska dalej się rozwijała, aby była i stanowiła silny fundament w tej dużej rodzinie krajów europejskich. Moi drodzy, za chwilę na wrocławskim ratuszu wybije godzina 18 i wówczas popłynie z naszego pięknego ratusza. No tutaj nie możecie wchodzić, ale możecie na przykład pójść tam na uniwersytet, tam jest wieża matematyczna, macie piękny widok. Tam ludzie stoją na mostku czarownic, właśnie na kościele Marii Magdaleny. Możecie podziwiać właśnie, o tam ktoś na paralotni leci jeszcze. Niesamowite, to jest kochane miasto, po prostu nie mogę, rozczulam się jak widzę to miasto. Nie tylko ja, jeszcze teraz, słuchajcie, o tej porze, tam jest zachód, zachód, na który przecież tyle lat czekaliśmy, na który walczyliśmy. O, zegar, który jest tam nade mną, wybił, co oznacza, że idę do pana Tadeusza i za chwilę zaczynamy. 4. Zadranszy, a teraz jeszcze 6 jest. Mamy punktualnie 6. 2. Wszystko jak w zegareczku. Dużo jest ludzi. Pięknie. Że radośnie zagramy, żeby wszyscy wiedzieli, że jest radość. Thank you.
Tak, pozdrawiamy oczywiście. No dobrze, i do zobaczenia w takim razie. Pozdrawiamy z pięknego. Ja jeszcze wam pokażę widok tam na zachód. Ach, to miasto wygląda, moi drodzy. Wzruszyłem się, co? Wzruszyliście się? Jak wzruszyliście tą odę do radości? Było niezwykle wzruszająco, co? I tak ma być. I tak ma być, i tak ma pozostać. Niech nam nikt tego nie zabierze, niech nam nikt tego nie popsuje. Bądźmy łącznikiem dla tych Białorusinów, którzy tam pod Pęgierzem walczą o wolną Białoruś. Bądźmy mądrym krajem, krajem, który szanuje reguły, krajem, który jest solidarny, krajem, w którym możemy na siebie liczyć, krajem, w którym możemy dbać o siebie nawzajem. No i tyle. Tego życzę z wieży włocławskiego ratusza. Także niech żyje Polska, słuchajcie, niech żyje Włocław, niech żyje Unia Europejska. Za wszystko bardzo serdecznie dziękuję, wszystkich was pozdrawiam. Popatrzcie na Włocław.